Na Palionowie od jakiegoś czasu jest kloc i w sumie mało miałem z nim do czynienia i przydałoby się go pośledzić, żeby dowiedzieć się, jakie tak naprawdę on zamiary ma, będąc tutaj na Palionowie. Siemanek do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, oczywiście jesteśmy w Minecrafcie, oczywiście znowu na naszym kochanym Palionowie. Jest ze mną tutaj mój pies, do którego imiona jeszcze nie mamy. Właśnie ja pod jakimś filmem kazałem wam napisać po prostu pomysły na imię dla tego psa, ale zapomniałem pod jakim to było filmem, więc może to powtórzmy po prostu. Jeżeli macie pomysł na imię dla tego psa, napiszcie w komentarzu i jakieś imię oczywiście wybiorę z komentarza. I oczywiście jeżeli wybiorę to imię, to dam screena komentarza osoby, która wymyśliła to imię, więc myślę, że warto. Wy napiszcie jakieś fajne pomysły na nazwę psa, tylko niech to są takie kreatywne pomysły, wiecie, żeby to nie było jakieś takie tradycyjne, typu, nie wiem, Reksio czy coś, tylko takie, żeby były naprawdę wyjątkowe, takie, którego jeszcze nie było oczywiście. Dobra, w każdym razie wracamy do odcinka. Tak jak powiedziałem na początku, musimy pośledzić dzisiaj kloca. Jak widzicie, jest na serwerze razem ze mną teraz, więc to jest idealny moment, żeby go prześledzić. Ja słyszałem na live, mówiliście mi, że coś on tam, jakiś strój Tora znalazł czy coś. Wątpię, żeby to była prawda, no ale jeżeli pisaliście mi, że takie coś właśnie ma miejsce, no to chyba nie ma lepszego momentu niż ten, żeby po prostu takie coś sprawdzić. Zabrałem sobie ziemniaki, oczywiście, żeby mieć coś do żarcia, bo mi się właśnie skończyły, teraz sobie zobaczyłem. Dobra, i musimy stąd jakoś wylecieć, musimy go znaleźć przede wszystkim też, ale zanim go znajdziemy, w ogóle tam jakieś budynki powstają, ten powstał ostatnio, tamten jest znowu, te dwa budynki wybudował kloc. Jest to podejrzane, ja nie wiem co on tutaj knuje, jak może on chce, nie wiem, jakoś przejąć to Palionowo czy coś. Nie wiem, zobaczymy, w każdym razie zanim rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, 2000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. I może z jakiegoś śledzenia kloca, jakiegoś, prawda, nie wiem, sprawdzenia, czy ona na pewno ma jakieś dobre zamiary i tak dalej. Myślę, że będzie warto, no jeżeli wiecie coś, czego ja nie wiem na temat kloca, to też koniecznie napiszcie w komentarzu. No i zobaczymy to, no i też przede wszystkim możecie wbić na kanał kloca i zobaczyć, bo to jest takie, wiecie, źródło pierwsza ręka. Jak on coś odwali, to wy będziecie wiedzieć szybciej niż ja, bo ja będę musiał dopiero to zobaczyć w Minecrafcie, a wy sobie możecie zobaczyć, więc myślę, że o wiele lepiej to jest. Dobra, w każdym razie, ja mam w ekwipunku dwie podki na niewidzialność. Ściągam zbroję, ponieważ no wiadomo, w zbroi ta podka na niewidzialność nie miałaby żadnego sensu. Pijemy to i, znaczy zanim wypijemy to, najpierw go chciałbym zlokalizować, żebym wiedział, czy on jest tu gdzieś, czy on gdzieś jest gdzie indziej. To jest właśnie dobre pytanie, gdzie on jest? Czekajcie, musimy go zlokalizować jakoś tutaj. Kloc, kloc, kloc. Gdzie jest kloc? Kurczę, czekajcie, bo nie wiem. Nie widziałem go już dawno. Dobra, normalnie spacerujemy sobie po Palionowie, jak gdyby nigdy nic. I gdzieś on się tu powinien nam natknąć. Dobra, dobra, jest w domku, Widziałem tam otwierającą się skrzynkę. Jest w domku, więc to już jest najlepszy moment na to, żeby wypić tą potkę, więc piję tą potę teraz. O, widzicie, go tam jest. Dobra, jesteśmy niewidzialni. Idealnie możemy lecieć w takim razie za nim. Zobaczymy, co on tu takiego oknuje. Dobra, wchodzimy do niego na chatę, Mamy 8 minut, 8 minut niewidzialności. On jest na górze czy na... O kurczę, jak się wystraszyłem go. Dobra, dobra, dobra. On coś kmini. Założył flaki, niedobrze, ponieważ on teraz dzięki tym flakom będzie mógł szybciej się przemieszczać. A ja musiałbym założyć te flaki dopiero. No ale dobra, gdzieś idzie, Idzie do swojej siłowni chyba idzie. Wo, co mu się tu tak wysadziło? O kurczę, szkoda, kloc siłowni. O, czekajcie, musimy... O nie, tu też płytek nie ma. O, atakuje go pająk. Dobra, 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 czekajcie, ja sobie przejdę tędy, okej. Dobra, lecimy tu za nim. Gdzie on? Jaka w ogóle szatnia? Co za dobry pomysł. Czekajcie, on wszedł na górę? Wszedł na górę chyba, jest na... O kurczę, ej, ale ta siłownia dobrze wygląda, naprawdę. Jak on tu sobie zaplanował to, no. Póki co, to nie wiem, dlaczego mówiliście, że on ma jakieś złe zamiary. Póki co to ma bardzo dobre, dba o naszą tutaj kondycję. Ja sobie tu, prawda, o, na niewidzialności to się ciężko biega na tym. Ale dobra, idziemy za nim. Idziemy za nim, nie wiem co, no przyszedł, postawił jedną tam sztangę, ławeczkę i wyszedł. Więc, oho, pająk. Paja go wali, o dobra. Pokonał go, normalnie, przecież kloc to jest niezamowity zawodnik. Dobra, gdzie on teraz zajdzie? Dobra, no póki co nie robi nic podejrzanego. Póki co to jest takie, wiecie, póki co to w sumie nie sprawdza się w ogóle nic z tego, co żeście powiedzieli. Ło, jak go ścięło w powietrzu przez chwilę. Dobra, co on teraz... Dobra, idzie sobie gdzieś poza Palionowo chyba. Leci poza Palionowo, no, no to teraz... O kurczę, mały zombie go goni. Jak się chciał schować za kaktusem w ogóle? Dobra, biegnie gdzieś, Mnie ten zombie nie widzi na szczęście. Ale biegnie dalej za nim, dobra, on gdzieś sunie. Czemu on po nocy? Czemu po nocy w ogóle biega? To jest ciekawe. Gdzie on jest? A tu. Pajak bije się z nim, ja cię sunę, dobra. Dobra, pokonał tego zombiaka, no to nie było jakieś mega trudne, ale gonią go następne. Ej, dobra, mamy jakąś tajną bazę kloca.
Nie, żartujecie. Co? Ej, dobra, mieliście rację, tu jest ten strój. Tu jest ten strój, o którym mówiliście. Faktycznie znalazł strój Thora. Zakłada go teraz. O nie, o nie. To źle wróży, to źle wróży. Założył ten strój i stoi. I tak jakby na mnie patrzył i mnie widzi. O kurczę, idzie tu, idzie tu, idzie tu, dobra. Lecimy do góry, jeszcze wyciągnął miecz. Nie, dlaczego tutaj ta woda tak spływa? O nie, ten zombiak, czekajcie, czekajcie, trzeba ich tu przesunąć. Trzeba ich przesunąć, bo... Ała, nie, znowu mnie coś bije. Nie, te zombiaki mi biją, ja muszę się cofnąć, ja muszę się cofnąć. Dobra, musiałem się cofnąć na dół, bo przecież ja bym tam nie wyszedł z tego. On ich pokonał chyba. O, patrzcie, jaki kloc jest waleczny. O kurczę, on też dostał. Też dostał, o też... Dobra, ej, słuchajcie, bo klon już chyba... Dobra, wypływa, wypływa stąd. Dobra, lecimy za nim w takim razie. Chyba już pokonał te wszystkie zombiaki. Musimy stąd wyjść i lecieć za nim. O nie, dlaczego tu się tak ciężko wypływa? Bo ta woda tak spływa na dół, ciągnie, jest prąd w drugą stronę. Dobra, gdzie on jest? Ej, zgubiłem go. A nie, jest, dobra, jest, jest. Już myślałem, że go zgubiłem go. Ile mamy jeszcze potki? Mamy 5 minut. Dobra, no to w miarę okej, okay, w miarę okej. Okay. Dobra, gdzie on leci teraz? Gdzie on leci teraz? To jest bardzo ważne pytanie, gdzie on teraz poleci. Wraca z powrotem do wioski, wraca, ale z tym strojem Thora, tako wiedząc, że ja jestem na serwerze, on sobie biega, no, niebezpieczne, powiem szczerze, no ale dobra. Tylko gdzie on teraz sunie? Przez most, do tego któregoś domku leci, dobra, dobra, no to lecimy za nim normalnie, nie ma co, lecimy. Popatrzył się na łódkę, idzie dalej, i co? Wsiada w łódkę, dobra, wsiadamy za nim. Jesteśmy z nim w łódce, tu nas nie widzi, więc spoko. Dobra, i zobaczymy gdzie... Teraz się mogę rościć, jak cięciunią po prostu. Ja mam teraz swojego tragarza, nie, mam nadzieję, że nie poczuję, że ciężej się pływa. Ale mam wrażenie, że tak samo szybko płynie, więc spoko. Zobaczymy od przodu go, jak o kurczę. Ale no słuchajcie, jest faktycznie tak jak powiedzieliście, ma strój Thora, więc no jest niebezpiecznie, bo... O, dobra, już chyba, że mi się kończy teraz niewidzialność, jak siedzę z nim w wódce, to by było niebezpieczne. Mam nadzieję, że ta podróż, którą będziemy odbywać, nie jest za długa i nie potrwa aż 4 minuty, bo jak 4 minuty, to mamy przekichane. Bo ja będę musiał wysiąść z tej łódki i wypić to w wodzie, bo normalnie w tym to, nie wiem, zbyt niebezpieczne chyba by było. On by chyba widział, że ma coś w ręce. O, ziemniak się na chwilę za nim pojawił, ale chyba tego nie widział. Dobra, płynie, tam jest jakaś mała wysepka, tak jakby do niej płynął. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie on płynie i co jest jego celem tutaj tak naprawdę. Ale no płynie ewidentnie na tą wysepkę. Coś... Ej, tam jest jakaś tabliczka w ogóle. Dobra, dobra, czyli tutaj, czyli on płynie tu. To jest zamierzone. To jest zamierzone, że on chce tutaj przypłynąć. Więc okej, okay. Wysiadamy oczywiście. Co tu pisze? Wyspa WW? Czemu WW? Kloc? Thor? To się w ogóle jakoś... To w ogóle się nie... Czekajcie, bo on zszedł tam na dół. Musimy pójść za nim. Wyspa WW. Dlaczego wyspa WW? Ej, dobra, to jest największa zagadka tego odcinka w tym momencie. Wyspa WW. O kurcze, ile on ma tych lamp tu? Co jest grane, jaki on jest bogaty? O nie, tu są te bloki, co moc zabierają, ale na szczęście ja nie mam mocy, więc w sumie na luzie. Ale co on tu ma? Czekajcie. Ender chest. Strzykawę z mocami Thora ma. Czy on już ma wszystko, czego potrzebuje? Ja cię sunę. Dobra, musimy lecieć za nim. Ja nie wiem, gdzie on teraz pójdzie. Ale on teraz jakieś te supermoce będzie miał chyba. O kurczę, dobra. Jestem w nim tak jakby. Dobra, idzie. Ja sobie zjem tutaj może na ziemniaki na dole, póki on nie widzi tego. Chociaż on to może słyszeć, ale dobra, mam nadzieję, że olał to. Mam nadzieję, że to olał. Gdzie on jest? Dobra, tu. O nie! Wziął to. Ma teraz moce Thora. Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje? Co jest grane? Dlaczego nagle takie pioruny się zrobiły wokół niego? Co jest grane? Ej, dobra, znikło to, znikło. O! Kurczę, jak się straszyłem. Jaki on jest potężny teraz. I co on teraz będzie robił? Ja nie mogę, jakie te moce są potężne. Dobra, czekajcie, idziemy za nim, lecimy. Dobra, jesteśmy z nim w łódce. Jesteśmy w łódce, dobra, płynie gdzieś. Płynie gdzieś, dobra, mam nadzieję, że on mi nie zada obrażeń. O nie, 2 minuty. 2 minuty do ukończenia potki, ja muszę ją wypić gdzieś zaraz. Bo jak ja zaraz nie wypiję następnej potki, to mamy naprawdę przekichane. Bo nie mogę tego zrobić tu w łódce, bo on mnie nakryje wtedy. Dobra, niech dopłynie do brzegu, po prostu dopłyń do brzegu, dopłyń do brzegu. To nie potrwa aż 2 minuty, na luzie. Dobra, już jesteśmy blisko, więc zaraz wypijemy tą drugą potę. Już sobie przygotuję aż ją, żeby tutaj mieć ją na szybko pod ręką. Zróbmy tak i tak, o. O, jest lag jakiś, dobra, jesteśmy przy tym. Czy wysiadać teraz, czy poczekać aż on dopłynie? Czy... Dobra, poczekamy aż dopłynie, bo minuta 30 to jest jeszcze dosyć sporo. Zdąży, myślę, tam dopłynąć w tym czasie. Ale no, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie.
On jeszcze z tymi mocami Thora. No, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Nie wiem, co mam w ogóle zrobić z tym, że on ma. Ciekawe, czy Dave wie. Możecie mi napisać w komentarzu, czy Dave wie o tym, że on ma takie super moce. Dobra, wysiadamy z tej jego łodzi. Dobra, jestem tu na dole, wypijam sobie tą potę drugą. Dobra, wypiliśmy drugą potę. O, on tutaj akurat wyszedł, dobra. Lecimy za nim. Wow, co tu się stało? Dlaczego tam jest taka dziura? Dobra, i co on teraz robi? Co on teraz robi? Gdzieś bie... Jakie on ma skoki w ogóle duże? Ja jestem ciekaw, jaki on ma super moc. Może tylko chyba tymi piorunami walić. I ten wysoki skok ma może. Ale ciekawe, czy... Ej, on idzie do mnie. Dlaczego on do mojego... A nie, dobra, poszedł gdzieś tam dalej. Tak tylko przechodzi. Gdzie on? Jest tutaj, dobra. O nie, naładował moc. Proszę, tylko nie w mojego psa. Proszę, nie w mojego psa. Dobra, ta moc tak jakby na nim się załącza i wyłącza. Ja nie wiem, co się dzieje. To jest straszny fest. Ale dobra, no i co? Ej, on tutaj kolejną jakąś bazę ma. Za wełną, widzicie to? Dobra, wchodzimy tu. Co on tutaj ma? Wieża jakaś za wełną, w ogóle zamurowane to było, bez drzwi. Jest tu... Nie ma tu nic na górze. Nie wiem, co to jest za... Chyba, że on tutaj jakoś, nie wiem, jakoś buduje... Ej, jak... Czekajcie. Co jest? W co on walnął? Nie, nic się nie pali na szczęście. Ła. Gdzie on... Ja nie mogę, to jest straszne. Ale ta wieża jest chyba wyższa niż normalnie bywa. Więc on chyba ją rozbudowuje ciągle. Czy ona jest takiej wysokości? Mi się wydaje, że ona nie jest taka wysoka wieża zazwyczaj, że jest niższa, no ale mogę się mylić. Dobra, Klot wszedł do domku Dave'a, dobra, on coś tutaj robi, coś w skrzynkach mu grzebie, dobra. Co jest? Ja rozwalił mu całą skrzynkę w tym domku. Nie mogę chyba na to pozwolić, chyba powinienem mu to naprawić. Co on robi? On mu niszczy Havirę. Niszczy mu... Co? Dlaczego ty mu zniszczyłeś to? Dobra, ej, słuchajcie, Kloc jest jak... Kloc, dobra, już się mylę, czasem mówię na Kloca, Kloc, już mi się to myli. Ale Kloc jest ewident... Patrzcie, co on... Co? Tu jest jakaś tajna baza Dave'a? Co? Ej, w ogóle widać ten tłok za tymi liśćmi. W sumie średnia baza, Dave, coś ty zrobił. Dobra, czekaj, idziemy na górę za nim, bo on gdzieś tutaj jeszcze wychodzi. Dobra, ale dlaczego on to zepsuł? Czekajcie, ja to bym naprawił chyba. Chociaż jak ja to... Co ja mam w ekwipunku? Muszę sobie zapamiętać. Tu i tu, tak. I teraz te wszystkie paski są wolne. Muszę zapamiętać to, żeby było wiadomo, co jest jego. I naprawię mu to tutaj. Tylko... O nie, nie ma... Dlaczego nie ma? A tu jest skrzynka. Dobra, wywalamy to, żeby skrzynkę mieć. O, mamy skrzynkę. Dobra, naprawiamy to Dave'owi. Ja mam nadzieję, że Dave'ik kiedyś zobaczy ten mój dobry uczynek, co ja tutaj robię dla niego. Że mu naprawiłem tą skrzyneczkę. Bo jak... No nie wiem, nie musiałbym jakby nie było. Dobra, czekajcie. O, kurczę, wszedł tu, prawie to zobaczył. Dobra, zostawił jakąś wiadomość u Dave'a. Ciekawe, czy u mnie też zostawił. Szybko patrzymy, co tu. Masz za swoje? Nawet nie zauważył, że to Dave widział go, Dave widział, jak wychodzi z domku. Dave widział. Co to jest? Słonia trąby jest! Dobra, ale on widzi przecież Kloca, jak wybiega. Gdzie ten Kloc jest teraz? Dureń. Czekajcie, idę zobaczyć do siebie. O, jest tutaj. Ej, Kloc, znaczy Dave go śledzi, ale dobra, u mnie nic nie zrobił. Dobra, dziwne akcje się tu dzieją. Kloc, ale... pokaż się! A ja szuka Kloca, ja nawet nie wiem, gdzie jest Kloc. Kurczak. Ja cię słucham. Kloc! Nie ominie cię sprawiedliwość. Czekajcie, znajdziemy Kloca. O, jest Kloc. Tu, jest koło siłowni, Schowa się w krzakach. Kloc! O, biegnie tu. Oła. Kloc! O, mago. Zatrzymaj się. Co ty robisz? Co ty chcesz? Synek! Co to za durna tabliczka? Co to za durna tabliczka była? To masz za swoje, co mi zrobiłeś. Za co? Za co? Za co ty, kurde? Ty już wiesz za co, ja już do słonia trąby, zatrzymaj się. Nie będziemy negocjować takich warunków. Popamiętasz mnie! Twoja rodzina nie będzie już jeść mięsa. Rozmowa jest koniec tego. Masz w tym momencie niszczony domek. Nie ma rozmowy. Co jest? Rozmowa jest zakończona. Ej, dobra, słuchajcie, to jest za dużo dla mnie. Ja kończę odcinek tutaj przy tym ognisku. Jakaś akcja się między nimi rozegrała w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie widzimy się na następnym odcinku. To jest w ogóle jakaś skrzynka też.
A dobra, pusta. Ale dobra, widzimy się na następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że zobaczymy, co się dalej wydarzyło. Ja muszę pogadać z Dave'em koniecznie na ten temat, bo tu się dzieją rzeczy straszne.